Cześć, jestem Oliwia. Mam 25 lat, a to jest mój dom. Województwo lubuskie. W moim domu mogę się uczyć i poszerzać horyzonty na Akademii Gorzowskiej czy Uniwersytecie Zielonogórskim. To tutaj szkolą się m.in. przyszli medycy. Zdobywają wiedzę na kierunku lekarskim, który nie mógłby istnieć bez szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Tu na nowoczesnych sprzętach pracują najlepsi profesorowie z całej Polski. Leczą i dzielą się wiedzą ze studentami, którzy w przyszłości mogą pracować w najnowocześniejszym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Moja rodzina może też skorzystać z usług szpitala w Nowej Soli, a także lecznic w Gorzowie Wielkopolskim i Torzymiu, które już nie są zadłużone. Przez lata w Lubuskiem zmodernizowano ponad 480 km dróg, wybudowano obwodnice, a nawet tak bardzo wyczekiwany most przez Odrę w Milsku. Powstanie trasy S3 ułatwia nie tylko podróżowanie, ale również sprowadziło do regionu nowe firmy. W parkach naukowo-przemysłowo-technologicznych znajdują pracę inżynierowie z całej Polski. Wielu z nich pracuje zdalnie, a mogą to robić dzięki dostępowi do szerokopasmowego internetu. Czy wiecie, że w Lubuskiem powstało aż 1500 km sieci? Jednak to budowa Parku Technologii Kosmicznych będzie kamieniem milowym dla regionu. Tam znajdzie się miejsce na rozwój startupów oraz Centrum Własności Intelektualnej. A po pracy pora na przyjemności. Prosto z mojego domu mogę polecieć na przykład do Warszawy, Gdańska, Chorwacji czy Turcji. Wystarczy, że wsiądę w samolot w porcie lotniczym Zielona Góra, Babi Most. Oczywiście i w Lubuskiem nie brakuje miejsc atrakcyjnych turystycznie. Znajduje się tu około 250 obiektów architektury rezydencjonalnej czy ogromna liczba lasów i parków, w tym opatrzony znakiem UNESCO Geopark Łuk-Murzakowa. Tutaj to dopiero jest zwiedzanie. Uwielbiam obserwować mieniące się w słońcu kolorowe jeziorka. Ścieżka w dawnej kopalni Babina to trasa, którą można pokonać pieszo lub na dwóch kółkach. Zresztą nie tylko tu można bezpiecznie jeździć rowerem czy hulajnogą. W całym Lubuskiem przez cały czas powstają nowe ścieżki rowerowe. Zdradzę Wam, że moja ulubiona to rowerostrada Kolej na Rower. W trasie uwielbiam zatrzymywać się przy Odrze. Odra, no tak. Rok temu życie w niej było zagrożone. Na szczęście powoli wraca do normy. Dobrze się stało, że samorząd województwa podpisał porozumienie z marszałkami 5 regionów. Moje dzieci i wnuki dalej będą mogli podziwiać piękno okolicznej natury. A jeśli mowa o dzieciach, to oczywiście sport i rozrywka. Boisk, hal, skateparków tutaj nie brakuje. Podobnie jest z kulturą. Nowo powstały budynek Centrum Kreatywnej Kultury w Zielonej Górze to miejsce, gdzie przy pomocy profesjonalnej obsługi oraz sprzętu można realizować w sposób niemal nieograniczony wydarzenia sceniczne, warsztaty taneczne bądź w specjalistycznych salach uczestniczyć w różnorodnych zajęciach. Operatorem Centrum Kreatywnej Kultury jest Regionalne Centrum Animacji Kultury. Przy Lubuskim Teatrze powstaje Teatr Lalek, w którym będą odbywać się przedstawienia dla najmłodszych. A na koniec coś dla dorosłych. Czy wiecie, że Lubuskie to region, który słynie z wina już od XIII wieku? Tak jest i dziś. Ogromna liczba winnic i to jedyne miejsce, które łączy je wszystkie, Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze. To też miejsce dla nas, zwykłych, niezwykłych Lubuszan. Województwo lubuskie to mój dom. Czuję się w nim pewnie i komfortowo. Jestem Oliwia, mam 25 lat, a więc tyle samo, co mój dom.